ale to jeszcze za chwilę, bo my jeszcze obserwujemy dziewczyny tańczące to jeszcze dziewczyny, bo także jeszcze i panów na trasie spotkamy tańca, gdzie widzimy przebiegają teraz i pani, i pan, i następna wujeczkę widzimy dobiegającą do linii mety. 55 minuta za chwileczkę naszego biegu. Regularnie koło godziny zawodnicy biegają ci, którzy już w sposób amatorski. Andrzejanka, rok czasu jej nie widzieliśmy naszego klubu. I kolejni zawodnicy, Adam Marczak, dobiegł do linii mety. Województwa w biegu na 4x400 metrów, 4x100 metrów kobiet, młodziczek i Paulina, która zawodnikom także dokonuje ostatnich dodatkowych nagród, czyli dyplom oraz koperta pamiątkowa. Czekamy jeszcze zawodnikom, żeby teraz możemy dokonać już fotografowania najlepszych. 4 minuty 19 sekund. Na miejscu drugim Wioleta Murawska ze Szczecina. 44:10, a zwyciężyła po raz trzeci, a tak naprawdę po raz czwarty, Paulina Grzegórzek. Raz Szczecin, reprezentantka Szczecina, kiedyś MKL-u Szczecin. Ej, co ona tam nie reprezentowała w Szczecinie, co było możliwe, jeszcze jako panienka oraz teraz już jako mężatka i mama. No właśnie, Maja Pszczółka, Maja była, a teraz jest Grzegórzek Maja. Także trzy dziewczyny. Bo Paula czeka. Tak jest, Paula czeka na swój... Nikola Jaguszewska nagradza, Paula Grzegórzek otrzymała nagrodę i kolejne nagrody już dostają dziewczyny. Ta grupka dziewczyny poleci na dystans drugi dla nich. Ale nie najdłuższy, bo powiem wam, że w Goleniowie biegały 1800 metrów, a tutaj mają tylko 500 poleci. Starty dla dziewczyn. Dziewczyny wystartowały, ale zwróćcie uwagę, one biegną jak zwykle biorą 100 metrów. Zobaczymy, jak będą dobiegać do mety. Na pewno troszkę dłużej to im zajmie. Dziewczęta mają do pokonania 550 metrów na linii mety. Jest już druga zawodniczka. Mamy także Wiktorię Czajkowską, trzecią, która ukończyła już bieg. I obserwujemy kolejne zawodniczki. Pamiętajcie, sześć pierwszych dziewcząt będzie nagradzanych w dniu dzisiejszym. Tadeusz Plata ze Szczecina. Myście zrobili fotki, ja jeszcze chwila, bo jest to niestety nieodzowne. A niestety, ja myślę, że to należy się tylko cieszyć, że ci zawodnicy przyjeżdżają i reprezentują tutaj swoje rejony. Nie tylko 70, ale niewątpliwie jest to... Zapraszamy, jeśli już niech nam bardziej nie marzną, już je nagradzamy. Większość z tych dziewcząt jest biegające, także nie ma większego problemu. Szybciutko zostaną nagrodzone. Panie Bogdanie, zapraszam pana tutaj do nas. Pan jest akurat w wieku tych dziewcząt, także zapraszamy serdecznie do nagrodzenia. Dziewcząt Weronika Jasiak, Wiktoria Bogacka, Wiktoria Czajkowska, Maja Tarocińska, Natalia Rutkowska i Julia Rudnik. A nagradza sędzia Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, a także zawodnik, sędzia posiadający licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, pan Bogdan Zborowski. Thank you.
się. I musimy teraz nagrobić całe podstawówki powolutku i dopiero ruszymy z gimnazjalistami. Proszę. Proszę.